Witajcie kochani, to ja, Lusia. Tak, ta najcudowniejsza Lusia Klusia z TikToka twego ulubionego. Czy słyszałeś kiedyś o świętym psie? Nie, no właśnie, to ci nic nie powiem. Ale za to powiem ci, czy w Wigilię zwierzęta mówią. No i jak myślisz? No chyba mówią. Przecież ja teraz też mówię. To czemu w Wigilię mam nie mówić? A jak mam wymuszać pyszności ze stołu? Na słodkie oczka. Ja słaba nie jestem. Ja mówię do mamy, a mamę udaje, że mnie nie słyszy. Może w Wigilię udawać przestanie i mnie w końcu należycie nakarmi. Bo miam głoduje. Bo to ja, Lusia wiecznie głodna. No i tylko ja z wszystkich piesków, kotków, rysi, jeleni i piesków potrafię leży, stoi, siedzi, trzy w jednym kopyta na plecy zarzucam. Takich pozycji to nikt oprócz mnie, Lusi Wielmożnej, nie potrafi. No dobra, to już wiesz. Zwierzęta mówią. No dziwne, że miałeś wątpliwości. Chyba mnie po prostu nie znasz. A tak w ogóle, to ty to kto? Kim ty jesteś? Smaczka jeszcze od ciebie nie dostałam. To chociaż zasubskrybuj mnie natychmiast, a w komentarzu napisz, że Lusia na jedzenie zasługuje. Może mamę w końcu uwierzy. A jeśli chodzi o świętego psa, no to oczywiście to ten najwspanialszy, najdoskonalszy, co wielkie prezenty pod choinką zostawia. Jak możesz go nie znać? To niby skąd ty masz prezenty? Oczywiście od świętego psa miłosiernego, co smaczki pyszności i witalności wyczarowuje i pod moją choinką wszystkie pozostawia. No więc teraz wiesz już wszystko. Chcesz więcej filmów ze mną na tym kanale? No właśnie, chcesz. Więc subskrybuj, a może się doczekasz. Buziaki dla moich 100 000 fanów z TikToka. Niech święty pies będzie z tobą.